Do wszystkich świadomych dotarło, że dla dobra ludzkości, dla dobra matuszki Ziemi, niezbędna jest redukcja transportu prywatnego, hodowli zwierząt na mięso, czy generalnie całego rolnictwa. A już teraz, póki co na swoich portfelach, ale za chwilę na własnej skórze, doświadczymy dobrodziejstw zielonej transformacji energetycznej. Ale chyba wszyscy podskórnie czujemy, że to nie jest wszystko. Kiedy nas wszystkich wsadzą już na hulajnogi, włożą wiatraczki w dupę, a do ręki wręczą batonik z mocznika, młynarka, to co dalej? Otóż Światowe Forum Ekonomiczne zadaje pytanie, a co jeśli ograniczyć produkcję? A co jeśli wyłączać całe branże gospodarki? So it might be more feasible to scale down production of things deemed less necessary. Could we really do away with entire industries? Wygląda na to, że agenda zrównoważonego rozwoju zaczyna czerpać garściami z agendy Krzysztofa Kononowicza. Żeby nie było niczego. Witam Was. O tym, że jakiś biznes może zostać wskazany z nazwy jako szkodliwy dla klientów, szkodliwy dla środowiska, no i w domyśle powinien zostać zamknięty, przeczytałem po raz pierwszy rok temu przy okazji przygotowywania się do materiału na temat Sir Rolanda Cohena, ojca inwestowania społecznego. Bardzo ważny i ciekawy materiał. Polecam. Oczywiście część z Was mi powie, no ale jak to po raz pierwszy przeczytałeś? Jest dużo firm, które trudnią się oszustwem i dlatego są zamykane. Są firmy, które prowadzą gospodarkę rabunkową, chociaż te już chyba nie są zamykane. Macie rację, aczkolwiek tutaj wskazano prozaiczny biznes, produkcja herbaty. Nie trudno sobie wyobrazić, a nawet uzyskać dostęp do danych ilościowych na temat negatywnych skutków zewnętrznych niektórych sektorów, takich jak paliwa kopalne, ale w przypadku większości innych historia jest bardziej niejasna i taka pozostanie bez radykalnego przeobrażania praw konsumentów do przejrzystości. Na przykład herbata Twinings powoduje więcej szkód dla środowiska niż przynosi zysków. No ale gdyby tak się zastanowić, to każdy biznes przynosi szkody środowisku naturalnemu. Jaki biznes nie przynosi takich szkód? No myślę, że przy tej logice możemy się spodziewać, że pan wymieniłby Coca-Colę albo Nestle. Ale teraz przejdźmy do głównego wątku tego odcinka, czyli zamykanie niektórych branż, redukcja produkcji przemysłowej. Otóż Światowe Forum Ekonomiczne razem z TED, czyli te lewicowe panele, niedawno o nich wspominaliśmy przy okazji Yuvala Noah Harariego, że nas tutaj na Ziemi jest za dużo, popełnili filmik kilku minutowy pod tytułem Czy gospodarka może rosnąć w nieskończoność? Treść standardowa, zapewne każdy z Was już się domyśla, jak to będzie poprowadzone. Pierwsze parę minut jest o wzroście gospodarczym, który jest okupiony zniszczonym środowiskiem, że mamy ograniczone zasoby naturalne, że wydobycie węgla boli matkę ziemię i tego typu historie, a pozostałe kilka minut to jest remedium na to całe zło, czyli gospodarka postwzrostowa. Ja Wam przeczytam kilka cytatów, żebyście wiedzieli, z czym to się je, co niektórym w głowach siedzi. Niektórzy ekonomiści uważają, że rozwiązaniem jest całkowite przeprojektowanie naszych gospodarek. Twierdzą, że tak naprawdę powinniśmy odzwyczaić się od uzależnienia od wzrostu i przejść do gospodarki postwzrostowej. No to później będzie wrzucone do wspólnego worka jako redukcja produkcji i zamykanie całych branż. I teraz ja sobie poczytałem o tej gospodarce postwzrostowej. Okazuje się, że debaty na ten temat toczą się wśród różnych ekspertów. No i jest taki pogląd, że ta zielona transformacja to jest za mało, że potrzebujemy gospodarki postwzrostowej, czyli redukcja produkcji, redukcja wzrostu gospodarczego. Jak możemy się domyślać, będą odpadać mali, tak by na rynku kapitalizmu, działalności gospodarczych zostali tylko najwięksi.
No bo się najlepiej przygotują do zielonej transformacji. No i taki pierwszy z brzegu post, który znalazłem, na dowód tego, że tego typu rozmowy się już odbywają. To nie jest, że wujaszek Klaus czy Ted sobie coś wymyślili, tylko oni jako pudła rezonansowe podają prądy myślowe, które już od dobrych kilku lat funkcjonują. Zielony wzrost to mit, ponieważ wzrost jest powiązany z degradacją środowiska. Jason Hickel. Potrzebujemy gospodarki postwzrostowej ze sprawiedliwością jako antidotum na wzrost. Czyli co? Czyli socjal i urowniłowka, nie czarujmy się, to towarzystwo nie jest w stanie niczego innego wymyślić. No i teraz Światowe Forum Ekonomiczne pyta się, jakie branże powinny zostać zamknięte, co powinno na pewno zostać. No i tak skrótowo, powinniśmy wyzbyć się tam różnych fanaberii, a na pewno powinny zostać branże podstawowe, jak produkcja zielonej energii, transport publiczny oczywiście oraz opieka zdrowotna. W tym celu ekonomiści uważają, że kraje bogate powinny zrobić coś w rodzaju gwarancji wypłacania godnych płac. Na filmie mamy taki fragment, gdzie osoba bezrobotna najprawdopodobniej gra tam na skrzypeczkach jakieś pieniądze, prosi. No i tam ktoś wyrzuca jakby takie pudełko, które się nazywa opieka zdrowotna, czy tam generalnie, tak, jakieś tam ubezpieczenie zdrowotne, już nie pamiętam, co tam było dokładnie napisane. Ja was w ogóle zachęcam do obejrzenia tego filmu, bo to tam jest, nie wiem, z 8-9 minut, nieduże. Aczkolwiek animacja jest bardzo smutna, no bo też chyba takie emocje mało widza wywołać. Czyli mamy tutaj zapowiedź bezwarunkowego dochodu obywatelskiego, czy tam gwarantowanego, czy jak to tam się zwie, oraz ubezpieczenia dla wszystkich. Zacząłem sobie szukać bezwarunkowego dochodu gwarantowanego w kontekście gospodarki postwzrostowej i trafiłem na panel Klubu Rzymskiego, gdzie tam sobie właśnie o tym rozmawiali. Bardzo miło słyszeć, że profesor Tim Jackson wspomina Basic Income jako jedną z polityk w kierunku gospodarki postwzrostowej podczas Limit to Growth Symposium Club of Rome. Chciałbym usłyszeć więcej na ten temat, ale oto pełny artykuł, o którym mowa na konferencji. A wracając do filmiku, lektor pyta, jak mielibyśmy zadecydować, co jest niepotrzebne, jak rozwiązywalibyśmy nasze nieporozumienia. Jak podejmować te decyzje? Po czym sobie sam odpowiada? Musimy pozyskać pomoc od systemów sztucznej inteligencji, aby odpowiedzieć na pytania, jakie branże należy zlikwidować. Ja byłem bardzo ciekawy, jakie branże są wskazane na początku do redukcji czy całkowitego wycięcia i tak trafiłem na inny artykuł Światowego Forum Ekonomicznego, całkiem świeży wywiad sprzed kilku dni, z jakimś tam podstawionym gościem, który w ogóle tam jest z jakiegoś regionu, który niedługo zostanie zalany, więc sytuacja bardzo poważna. I tam pojawiają się propozycje zabronienia, redukcji, nie wiem jak to tam nazwać, raczej redukcji, dlaczego, to o tym za chwilę, taki maksymalny, ale jednak coś by tam zostało. Coś takiego jak szybka moda, fast fashion. Jako że przeważnie oglądają mnie mężczyźni, przecież drugie panie pozdrawiam, no to przeczytamy sobie definicję, co to jest szybka moda. Fast fashion. Fast fashion to model biznesowy branży odzieżowej polegający na masowej produkcji ubrań, akcesoriów czy obuwia, które wyróżniają się bardzo niskimi cenami i odpowiadają na najpopularniejsze kierunki w modzie, kreowane m.in. w social mediach. Biorąc pod uwagę ulotność odzieżowych trendów, ubrania w bardzo krótkim czasie są zastępowane nowymi modelami. A przez misje wojskowe rozumiem wojsko jako takie, zbrojenia jako takie, coś więcej niż byłoby potrzebne do pacyfikacji społeczeństwa, jeżeli milicja by nie dawała rady. No tutaj należy zauważyć, że mimo iż jesteśmy bombardowani informacjami, że żyjemy w czasach, które są na krawędzi globalnej rozpierduchy, to towarzystwo cały czas mówi o redukcji armii. Tak jak mówiłem, pan jest gdzieś tam z południa, więc może to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to tak go do końca nie obchodzi, no i dla niego jest ważniejsza cała planeta, no i rodzinne strony, by ich nie zalało.
Moim zdaniem tak, takie jest duże parcie na redukcję zbrojeń. No bo po pierwsze, kraje poważne na tyle zredukują zbrojenia, że cały czas będą miały przewagę militarną. Fakt jest to branża, która jest bardzo zasobochłonna, ale przede wszystkim to się wiąże z dużymi kosztami, a w krytyce politycznej u pana Sorosa, to co prawda pisał Jasiu Kapela, ale Jasiu Kapela wie, co tam ma u pana Sorosa pisać, no twierdził, że to są pieniądze, które są potrzebne do wypłaty podstawowego dochodu gwarantowanego. Więc no, to by się wszystko zazębiało. Kilka agent w jednym. A jeżeli chodzi o te ścinanie czy zabranianie niektórych rodzajów działalności, które dotąd były legalne oczywiście, no to myślę, że na przykład taka szybka moda, ona nie zostanie wypalona żywym ogniem, tylko jakieś szczątki zostaną. Tak jak mieliśmy już takie wytrychy przy okazji paliwa lotniczego dla prywatnych jetów, które nie jest opodatkowane tak jak paliwo dla samolotów, które przewozi prekariat, tak jak mamy wyłom w motoryzacji, gdzie jest furtka dla super samochodów, które spalają olbrzymie ilości paliwa, gdzie taka produkcja nie została zakazana w odróżnieniu od produkcji aut dla prekariatu. Tak tutaj fast fashion zostanie, ale będą to musiały być rzeczywiście limitowane kolekcje. Inaczej będą domiary i wtedy nie będzie się to opłacało. No i będzie to dla bogatych, prawda? Że no te panienki tam, żony, córki, kochanki, czy też same globalistki będą mogły się przebierać, ale wtedy, tak jak to powiedział jeden z aparatczyków PiSu, to będzie co innego, bo będzie tego na tyle mało, że nie będzie szkodziło środowisku. I myślę, że ta logika będzie prowadzona do tak długo, jak się da, aż się ludzie nie pokapują. Ja mogę sobie też wyobrazić sytuację, że jeżeli zostanie włożona stopa w drzwi, niektóre branże zostaną zamknięte, no to na dalszej mądrości etapu sztuczna inteligencja, śledząc informacje, które, no, które będzie do których będzie miała dostęp o prowadzeniu działalności gospodarczej, może zdecydować, że jakieś firmy z branży, która nie jest przeznaczona do wycięcia, zostaną one przeznaczone do zamknięcia, ponieważ sobie nie radzą, ponieważ konkurencja robi to lepiej, w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, w sposób bardziej zrównoważony. Tobie już, chłopie, czy panie już, dziękujemy. Zostawcie miejsca dla tych, którzy robią to lepiej. Tak więc powtórzę tą tezę. Kapitalizm może być karykaturą samego siebie, być tylko dla wybranych, jednocześnie na mocnej socjalnej kroplówce, czyli stręczone również przez Mateusza Jakuba Morawieckiego partnerstwo publiczno-prywatne, czyli uspołeczniamy koszty, ale prywatyzujemy zyski. Czekam na wasze komentarze. Jeżeli macie trochę czasu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną. Czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania, gdzie są filmy starsze, których nie ma już ani na YouTubie, ani na CD, ale generalnie tam są bardzo fajne filmy, moim zdaniem. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.